Porozmawiamy sobie o kolejnym sposobie na dotarcie do klienta, czyli o atrakcyjnych treściach. Atrakcyjne treści jest to jeden z najlepszych sposobów na efektywne dotarcie do klienta i zainteresowanie go swoją marką, dlatego że dostarczamy mu dokładnie tego, czego potrzebuje i dokładnie takich treści, które budzą jego zainteresowanie. Dzięki odpowiednim treściom możesz podzielić się swoją wiedzą, przedstawić ważną z perspektywy Twojej marki historię, podzielić się jakimś swoim doświadczeniem lub opisać swój produkt w taki sposób, że wzbudzi on duże zainteresowanie wśród Twoich odbiorców. W jaki sposób możesz wykorzystać atrakcyjne treści, budując swoją markę? Przede wszystkim możesz to zrobić, tworząc wartościowe artykuły blogowe. Nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedyś nad prowadzeniem bloga. Ja jako osoba, która prowadzi bloga od 2013 roku, a więc już prawie 8 lat, mogę powiedzieć, że jest to jeden z naprawdę genialnych sposobów na to, żeby nie tylko docierać do klientów, nie tylko dzielić się swoją wiedzą, nie tylko pokazywać, prezentować swoje doświadczenia, ale również naprawdę w świetny sposób budować swoją markę, budować swój wizerunek, ekspercki wizerunek i przy tym pozyskiwać klientów. Naprawdę nie zliczę, jaki procent osób, które trafiały do mnie zarówno na szkolenia, jak i na konsultacje, jak i które proponowały mi różnego rodzaju wystąpienia, trafiły do mnie właśnie za pośrednictwem mojego bloga. Także uważam, że jest to doskonały sposób na to, żeby zachęcać ludzi do tego, by zapoznali się bliżej z Twoją marką. Jeśli będziesz tworzyć naprawdę wartościowe, merytoryczne artykuły z Twojego zakresu, to jesteś w stanie zrobić genialną robotę, która będzie pracowała nad Twoją markę przez długi, długi czas. I to też również mówię ze swojego doświadczenia, dlatego że artykuły na moim blogu teraz wcale nie pojawiają się jakoś bardzo regularnie, głównie ze względu na różne inne projekty, ale cały czas znajdują poprzez wyszukiwarkę swoich odbiorców i cały czas dzięki temu blogowi trafiają do mnie klienci. Także naprawdę, naprawdę bardzo Ci ten sposób polecam. Druga rzecz, możesz wykorzystać atrakcyjne treści, publikując ciekawe posty w social mediach. I uważam, że posty mogą być tak naprawdę taką alternatywą i stanowić takie bardzo króciutkie artykuły, które również mogą zainteresować ludzi, które również mogą sprawić, że zechcą oni sami z siebie stać się Twoimi klientami. Nie będziesz musiał ich do tego przekonywać. Naprawdę tworząc takie bardzo jakościowe treści w social mediach, jesteś w stanie również odpowiednio docierać do klientów. Kolejna rzecz, możesz to zrobić tworząc unikalne, merytoryczne newslettery. I tutaj również ze swojego doświadczenia powiem Ci, że wiele osób na przestrzeni tych lat, czyli od 2013 roku, pisało do mnie, że wypisali się już naprawdę z mnóstwa newsletterów, jednak moje czytają od wielu, wielu lat, dlatego że zawsze są to merytoryczne treści, nigdy to nie są takie spamy reklamowe, tylko zawsze jak już wysyłam newsletter, to staram się to zrobić z korzyścią dla klienta, po to, żeby on wyniósł jakąś wartość z tego newslettera. I mówię o tym dlatego, żebyś też tak podchodził do swoich newsletterów, że to nie jest taka gazetka reklamowa, tylko coś, co ma dostarczyć Twoim odbiorcom taką unikalną wartość. Coś, co też jest trochę takim jakby artykułem, czymś, gdzie możesz jakoś tak bardziej osobiście, bardziej intymnie może nawet podzielić się z klientem ważnym przekazem. Także bardzo Ci również ten sposób polecam. Kolejna rzecz, możesz to zrobić nagrywając pełne wiedzy transmisje bądź webinary. To też jest naprawdę doskonały sposób na to, żeby zaprezentować swoją markę, zaprezentować swoją wiedzę i też pokazać się w trochę inny sposób, bo słowo pisane ma swoje zalety i potrafi w określony sposób docierać do klienta. Natomiast to, gdy pokazujesz się na żywo i mówisz, ludzie słyszą Twój głos, Twój ton głosu, Twój sposób przekazu, to też jest zupełnie inna metoda dotarcia do odbiorcy i zupełnie inna wartość. Dlatego też warto to sobie przetestować.
I ostatnia rzecz, możesz dzielić się swoją wiedzą w innych mediach, czy to takich innych mediach społecznościowych, korzystając z zaproszeń różnych osób, jeśli chodzi o live'y czy jakieś posty. Natomiast możesz też to robić w mediach tradycyjnych, nawet prowadząc i tworząc taką markę online. Także to również bardzo Ci polecam, bo niezależnie od tego, gdzie te wartościowe, atrakcyjne treści będziesz umieszczać, będą one pracowały na Twoją markę. Oczywiście swoje treści powinieneś dopasować do rodzaju swojej marki, do tego też, czego oczekują Twoi klienci. Bo tak naprawdę atrakcyjną treścią równie dobrze może być piękne zdjęcie, jeśli na przykład prowadzisz jakąś markę, która jest związana ze sztuką, czy na przykład tworzysz jakieś realizacje, jeśli chodzi o makijaż, paznokcie i tak dalej, to może być to piękne zdjęcie, gdzie jest naprawdę pokazany taki efekt, który wywoła wow u klientów. Może być to jakiś zabawny film, jeśli taki masz typ marki i jej zadaniem jest rozśmieszać odbiorcę i budzić u niego takie pozytywne emocje. Ale może być to też jakaś merytoryczna grafika. Także niekoniecznie muszą być to artykuły czy takie standardowe posty, o których wspomniałam. Musisz dobrać tą treść do swojej marki i do typu odbiorców i też do tego, czego ci odbiorcy naprawdę oczekują. Ważne jest to, by treści, które publikujesz, zawsze były konkretne, wyraziste i, tak jak powiedziałam, dopasowane do potrzeb Twojego odbiorcy. Bo oczywiście każdy lubi się pośmiać, każdy lubi podczytać jakieś zabawne treści, jednak zastanów się, czy aby na pewno oczekują po takiej marce jak Twoja właśnie takich zabawnych treści, czy raczej woleliby się na co dzień dowiadywać jakichś ciekawych rzeczy. Także tutaj wszystko należy dopasować. Oczywiście w ramach atrakcyjnych treści możesz, tak jak mówiłam, dostarczać wartościowej wiedzy. Możesz przekazywać informacje na temat swoich produktów i to w taki sposób, że niekoniecznie będzie to jakaś nachalna oferta. Możesz też w merytoryczny sposób pokazać różne zależności, różne rozwiązania i na końcu podsumować to swoim produktem, który na przykład pozwala rozwiązać dany problem. Także tak to również warto robić. Możesz także, tak jak mówiłam, dostarczać rozrywki. I to jak najbardziej jest ok, jeśli Twoja marka właśnie do takich rozrywkowych należy. I możesz też pokazywać efekty swoich działań. I to tak naprawdę można zrobić w praktycznie każdej marce, niezależnie czy tworzysz markę, która edukuje klienta, czy tworzysz markę, która na przykład działa w takiej sferze beauty, czy tworzysz markę, która działa w sferze fitness. Tutaj te efekty swoich działań, efekty klientów możesz bardzo często właśnie publikować. Im ciekawsze treści, tym odbiorcy chętniej będą zaglądać na Twoje profile. I to jest coś, co naprawdę należy sobie zapamiętać, dlatego że nikt nie chce czytać treści średniej jakości, które nic nie wnoszą do jego życia. Także zawsze, zanim opublikujesz daną treść, niezależnie w jakim ona będzie formacie, zastanów się, czy naprawdę odbiorca dowie się z niej czegoś ciekawego. Czy Ty jako potencjalny odbiorca na jego miejscu stwierdziłbyś, że to jest treść, którą warto skomentować, pod którą warto zostawić lajka lub którą warto udostępnić dalej? Jeśli nie, to może nie warto jej publikować i warto pomyśleć o czymś zupełnie innym, co naprawdę spełni oczekiwanie Twojego odbiorcy.